Halo. Halo, chciałam zamówić wannę. Wanna czy prysznic? Oto jest pytanie. Często wnętrze łazienki narzuca nam pewien układ. Jeśli macie małą łazienkę, to wanna się tam nie zmieści i trzeba się zdecydować na prysznic. Ale tutaj i opcji jest niemało. Możecie wybrać gotowy prysznic, gotową kabinę prysznicową w kwadracie lub w prostokącie, ewentualnie półokrągłą, czyli 80 na 80, 90 na 90 i tak dalej. I jest to kabina mocowana do dwóch ścian. Kolejną opcją, jeśli macie wnękę, czyli jedną ścianę, drugą ścianę i brakuje Wam tylko drzwiczek, możecie także dostać gotowy produkt, drzwiczki albo otwierane, albo przesuwne. Następnym typem jest kabina walk-in, czyli pojedyncza tafla szyby, która zmocowana do podłogi oraz do ściany, a także od góry railingiem. Jest to rozwiązanie najbardziej minimalistyczne, ale do tego potrzebujemy trochę więcej miejsca, ponieważ musimy mieć jednak przestrzeń, żeby wejść do kabiny i to myślę, że powinno być co najmniej 60 cm, a także ta szyba powinna być na tyle długa, żeby podczas kąpieli ta woda nam aż tak bardzo się nie wylewała poza strefę prysznica. Kabinę prysznicową na czymś trzeba osadzić i opcji jest kilka. Możecie zdecydować się albo na brodzik ultracienki, który będzie delikatnie ponad powierzchnią płytek i taki brodzik, który teraz widzicie, jest to masywny materiał, który można przyciąć do potrzebnego wymiaru, a nawet można go zupełnie wpuścić w posadzkę, więc będzie totalnie zlicowany z naszą podłogą. Takie rozwiązanie jest oczywiście bardzo modne, bardzo wygodne, ponieważ o nic się nie potykamy. Kolejnym rozwiązaniem jest odpływ liniowy. I na co tutaj warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, wymiar dopasowujemy do naszej kabiny prysznicowej. Są też takie odpływy, które możemy skrócić do potrzebnej szerokości. Natomiast jeśli chodzi o samo użytkowanie później, to panie z długimi włosami na pewno o tym wiedzą, że te włosy wypadają, te odpływy liniowe trzeba czyścić. Trzeba je czyścić dosyć często, bo co najmniej raz na tydzień. Więc nie ma to sobie utrudniać życia. Trzeba wybrać taki odpływ, który łatwo i szybko wyczyścimy. Także wyciągamy jeden element, czyścimy koszyczek, zamykamy i już wszystko gra. Taki odpływ może mieć różne wykończenie. Albo możemy go wypełnić płytkami, tymi, które mamy na podłodze, albo może mieć wykończenie w metalu. Także tutaj w zależności od aranżacji wybieramy taki, jaki nam odpowiada. Kolejnym rodzajem odpływów jest odpływ ścienny, czyli na podłodze, na posadzce nie mamy zupełnie nic. Mamy tylko minimalny, delikatny odpływ, który montujemy w ścianie podtynkowo. Jeśli chodzi o odpływy liniowe, wiele osób wciąż się boi, że coś tam będzie przeciekać, że przecież to montujemy pod posadzką, że może kiedyś to będzie trzeba rozkuwać, ale jeśli wybierzecie odpływ dobry jakościowo i on będzie poprawnie zamontowany, to absolutnie nic nie powinno się z tym dziać. Mamy kabiny prysznicowe, to czas na wanny. Jeżeli macie na tyle miejsca w łazience, że możecie zamontować taką wannę, to opcji do wyboru jest kilka. Pierwszy rodzaj to wanny wolnostojące. O czym warto pamiętać? O tym, aby dookoła tej wanny zostawić trochę przestrzeni. Nawet jeżeli dosuwacie ją do ściany, to warto, żeby było tam chociaż 15-20 cm, żeby było miejsce na wyczyszczenie posadzki mopem. Gdzie postawić baterię przy takiej wannie? Albo na środku, albo z boku wanny. Jeżeli wybieracie wannę symetryczną, taką, do której spokojnie wejdą dwie osoby, to warto, aby bateria była postawiona po środku, żeby ani z jednej, ani z drugiej strony, gdzieś tam za głową ta bateria nam nie wadziła. Natomiast jeżeli wybieracie wannę, która z jednej strony jest zwężana, to spokojnie bateria może być postawiona na końcu tej wanny. Jeśli chodzi o stylistykę, tutaj już w zależności od aranżacji całej łazienki, od tego, jaki tam macie styl, możecie wybrać albo wannę bardziej nowoczesną, jednolitą, bez zdobień. A jeżeli macie łazienkę na przykład w stylu glamour, to możecie zdecydować się na wannę na nóżkach. Drugi rodzaj wanny to wanny do zabudowy. I tutaj, jeśli chodzi o kształt, możecie wybrać albo wanny bardziej w kształcie trapezu, albo prostokątne. Te prostokątne są częstszym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o środek wanny, o to, jak jest wyprofilowana, najlepiej jest sprawdzić taką wannę, wchodząc do niej. Że można sobie usiąść, położyć się, ponieważ niektóre wanny są bardziej obłe, to przejście jest takie delikatniejsze, a niektóre mają zdecydowanie bardziej kanciaste wykończenie. Więc warto sobie usiąść i wypróbować, w której się bardziej zrelaksujecie. Jak wybrać odpowiedni rozmiar wanny? Jeżeli ograniczają nas ściany,
to ta kwestia sama się rozwiązuje. Natomiast jeżeli macie więcej miejsca, to warto jest wybrać taką wannę, która, uwaga, będzie krótsza niż wasz wzrost. Czyli jeżeli ja mam ponad 1,70 m, to warto, żeby ta wanna miała 1,60 m, maksymalnie 1,70 m. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś zaśnie w wannie, to trzeba uważać na to, żeby po prostu się nie utopił. Tak jest, serio. A co w przypadku, jeżeli chcemy mieć i wannę, i prysznic, ale mamy miejsce tylko na jedną z tych opcji? Istnieje taka możliwość, żeby na wannie zamontować prysznic nawannowy. Jest to super wygodna opcja, super wygodne rozwiązanie. Parawan nawannowy montujemy bezpośrednio do ściany. Te parawany są różne. Są ruchome, są stałe, są jednoczęściowe, są dwuczęściowe. I w tym wypadku możemy sobie pozwolić i na długą kąpiel, na wylegiwanie w wannie, a także na szybki prysznic. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wanny. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie wszystko w komentarzach. A ja zachęcam do oglądania kolejnego odcinka z serii o łazienkach.